Witam Was serdecznie. Program, którym chcieliśmy się z Wami podzielić, jest to suma informacji, myśli i doświadczeń różnych trenerów reprezentacji Polski w siatkówce plażowej. Jest opisana przez nas nagrany film, który ułatwi Wam zdobywanie sukcesów, bawienie się siatkówką plażową czy czerpanie z tego przyjemności. Jest to naprawdę fajny sport, można wiele cennych, miłych doświadczeń i chwil z nim przeżyć. Zapraszam. Przyjęcie zagrywki. Technika. Zaczynamy od prawidłowego ułożenia płaszczyzny ramion do odbicia piłki sposobem dolnym. Dłonie jedna na drugiej. Kciuki blisko siebie, równolegle na jednej wysokości. Nadgarstki skierowane w dół do siebie, łokcie wypchnięte do góry. Fazy pracy przed przyjęciem. Faza rozluźnienia występuje podczas przerwy między akcjami, gdy zajmujemy pozycję bazową do przyjęcia i czekamy na gwizdek sędziego. Faza aktywacji. To na przykład szybkie dreptanie w miejscu, podejście do przodu dwoma, trzema małymi kroczkami i tym podobne. Występuje najpóźniej z sygnałem wizualnym lub dźwiękowym wykonywanym przez sędziego. Przyjęcie zagrywki przed sobą bez przemieszczenia. Nauka prawidłowej postawy, pozycji wyjściowej i końcowej do przyjęcia zagrywki. Pozycja rozkroczno-wykroczna. Jedna stopa lekko z przodu, w zależności od miejsca do grania piłki z lewej lub prawej strony. Stopy ustawione trochę szerzej niż szerokość bioder. Środek ciężkości ciała przeniesiony lekko do przodu, tak zwana karta kredytowa pod piętami. Barki pochylone w przód są najbardziej wysuniętą częścią tułowia. Wzrok razem z głową podąża płynnie za nadlatującą piłką, aż do momentu dotknięcia piłki przez przedramiona. Głowa znajduje się między barkami. Wzrok kątowo przez moment zawieszamy na przedramionach w miejscu dotknięcia piłki. Moment dotknięcia z piłką w pozycji średniej. Po odbiciu piłki utrzymujemy przez moment pozycję oraz wyprostowane ramiona. Praca ramion, amortyzacja zależna od siły i szybkości zagrywki. Przyjęcie zagrywki przed sobą po przemieszczeniu w lewo, w prawo. Pozycja wyjściowa i końcowa jak przy przyjęciu bez przemieszczenia. Dodatkowo praca nóg w kierunkach prawo-lewo. Rozpoczęcie ruchu nogą dalszą od miejsca, w którym chcemy przyjąć piłkę. Zaczynamy od dostawienia nogi dalszej do nogi bliższej, a następnie nogą bliższą wykonujemy wykrok w kierunku miejsca przyjęcia piłki. Przyjęcie zagrywki przed sobą po przemieszczeniu w przód lub tył. Technikę tego przyjęcia stosujemy przy zagrywce typu skrót lub szybująca. Maksymalnie szybko oceniamy odległość i kierunek zagrywki, przechodząc do kroku biegowego w przód lub w tył. Przyjęcie zagrywki na tak zwane otwarcie lub kątowe, bez przemieszczenia. Pozycja wyjściowa, jak przy przyjęciu zagrywki przed sobą, bez przemieszczenia. Ruch inicjowany jest przez odwiedzenie i odstawienie nogi do tyłu po skosie, po stronie przyjęcia. Wraz z odstawieniem nogi staramy się domknąć bark po stronie przyjęcia. Ustawiamy płaszczyznę ramion pod odpowiednim kątem, dającym możliwość odbicia piłki do przodu.
przyjęcie zagrywki na tzw. otwarcie z przemieszczeniem. Stosujemy w przyjęciu zagrywki lecącej daleko od ciała. Pozycja wyjściowa, jak przy przyjęciu zagrywki przed sobą bez przemieszczenia. Ruch inicjowany jest przez odwiedzenie i odstawienie nogi do tyłu po skosie po stronie przyjęcia. Następnie dostawiamy nogę dalszą od strony kierunku przyjęcia do nogi bliższej, po czym odstawiamy nogę bliższą w kierunku przyjęcia pod odpowiednim kątem. Stosując od jednego do kilku kroków dostawno-odstawnych, przemieszczamy się w kierunku miejsca dotknięcia piłki. Przyjęcie zagrywki na tak zwane otwarcie na jednej nodze. Stosujemy przy zagrywkach bardzo szybkich i bliskich ciału, gdy zawodnik nie ma czasu na odstawienie nogi, a ma możliwość wyboru strony, na którą chce przyjąć. Ruch rozpoczynamy przez podniesienie nogi po tej stronie, z której zawodnik chce przyjmować zagrywkę. Równocześnie z podniesieniem nogi następuje domknięcie barku po stronie przyjęcia. Ramiona tworzą płaszczyznę do odbicia piłki. Przyjęcie sytuacyjne. Stosujemy we wszystkich innych sytuacjach. Są to na przykład rzuty lub pady. Przyjęcie zagrywki, taktyka. Przyjęcie jest najistotniejszym elementem siatkówki plażowej, jeżeli chodzi o wyprowadzenie swojej akcji. To od niego zależy, czy to my nadajemy ton naszej gry, czy to przeciwnik. Jeżeli dogramy piłkę idealnie na wierzchołek trójkąta, tak jak mamy to na schemacie, to my możemy rozegrać akcję tak, jak chcemy. Możemy przyspieszyć grę, czy zagrać wyższą piłkę do antenki, wąską. Bardzo dobrym przykładem na to jest nasza para Kantor-Łosiak, którzy wykorzystują rozegranie piłki na różne sposoby, żeby zgubić blok przeciwnika. Jeżeli źle przyjmiemy zagrywkę, to wtedy przeciwnik ma ułatwione zagranie blok obrona i łatwiejsze wyprowadzenie kontrataku, bądź też łatwiej zmusić mu jest nas do popełnienia błędu. Dlatego też przyjęcie zagrywki w zależności od sytuacji, od warunków zewnętrznych, czy to wiatr, czy nie, bardzo ważne jest, żeby bardzo szanować i podchodzić do tego z dużym respektem, bo od tego się wszystko zaczyna. Wystawa. Kolejnym elementem technicznym jest wystawa piłki. Dzielimy go na wystawę piłki sposobem górnym, palcami, i sposobem dolnym. Jest to jeden z najistotniejszych i najtrudniejszych elementów w nauczaniu siatkówki plażowej, ponieważ istnieje wiele czynników zewnętrznych wpływających na sposób i technikę wykonania. Wystawę na plaży przy dobrym lub perfekcyjnym przyjęciu powinniśmy uczyć na wąsko, to znaczy około 1 lub 2 metrów od wystawiającego. Wystawa sposobem górnym, palcami. Technika odbicia piłki sposobem górnym w siatkówce plażowej niewiele różni się od wystawy sytuacyjnej w siatkówce halowej, natomiast istotne są różnice pomiędzy wystawą rozgrywającego w hali, a wystawą na plaży. Pozycja wyjściowa do wystawy palcami to pozycja rozkroczno-wykroczna, noga bliższa siatki z przodu, stopa szerzej niż biodra, nogi ugięte w kolanach pod odpowiednim kątem, ciężar ciała przeniesiony lekko do przodu, ramiona ugięte pod odpowiednim kątem, dłonie blisko czoła ułożone w tak zwany koszyczek. Piłka w momencie kontaktu z dłońmi znajduje się również blisko czoła, nad centralnym jego punktem. Wystawa palcami do przodu. Pozycja wyjściowa tak jak do wystawy palcami. Ruch inicjowany jest przez równoczesny, płynny wyprost nóg i ramion. Odbicie piłki następuje podczas całej fazy prostowania. Od momentu dotknięcia piłki nad czołem wyprost powinien być jednocześnie szybki i płynny. Ramiona po odbiciu pozostają chwilę w wyproście. Ciężar ciała przeniesiony do przodu. Noga zakroczna przemieszcza się do przodu lub małe, równomierne przemieszczenie do przodu obu nóg – przeskok. Wystawa palcami bokiem.
Wystawa następuje z pozycji rozkrocznej lub z minimalnym wykrokiem. Ciężar ciała przed wystawą przeniesiony jest na nogę dalszą, po czym następuje przeniesienie ciężaru na nogę bliższą przez płynny wyprost inicjowany przez nogę dalszą. Piłka w momencie kontaktu z dłońmi znajduje się nad czołem, lekko po stronie, w którą ma nastąpić wystawa. Ruch odbicia piłki odbywa się płynnie, z równoczesnym wyprostem nóg aż do pełnego wyprostu nóg i ramion. Ramiona pozostają w wyproście po odbiciu. Wystawa palcami za plecy. Pozycja wyjściowa taka sama jak do wystawy palcami przodem, możliwy trochę większy wykrok. Wystawa za plecy sposobem górnym jest bardzo podobna do wystawy sposobem górnym do przodu, z tym, że kontakt dłoni z piłką następuje nad głową. Od momentu kontaktu dłoni z piłką nogi się prostują, biodra idą w przód, a tułów w górę. Ramiona pracują lekko w tył, nadają odległość wystawy. Ruch inicjowany przez nogi i równoczesny wyprost nóg i ramion. Wystawa sposobem dolnym. Wystawa sposobem dolnym na plaży jest identyczna jak w siatkówce halowej. Pozycja wyjściowa rozkroczno-wykroczna, noga bliższa siatki z przodu, tak jak w odbiciu sposobem górnym. Tułów pochylony do przodu, ciężar ciała do przodu. Barki wysunięte do przodu, ręce wyprostowane w łokciach. Odbicie następuje przed ramionami, bliżej nadgarstków. Wystawa sposobem dolnym do przodu. Pozycja wyjściowa rozkroczno-wykroczna. Ruch inicjowany jest przez nogi, po czym następuje płynny, równoczesny wyprost nóg i minimalne uniesienie ramion. Ruch powinien zaczynać się w pozycji półśredniej i być prowadzony do końca, nawet po odbiciu. Kontakt zawodnika z piłką powinien rozpoczynać się na wysokości pasa, a kończyć maksymalnie, gdy ramiona będą ustawione równolegle do podłoża. Po zakończeniu ruchu ciężar ciała podąża za piłką, noga zakroczna przeniesiona do przodu, wystawa szersza. Wystawa sposobem dolnym przez plecy. Pozycja wyjściowa rozkroczno-wykroczna. Odbicie to różni się od wystawy do przodu momentem kontaktu piłki z przedramionami. Kontakt rozpoczyna się, gdy ramiona ustawione są równolegle do podłoża, a kończy powyżej barków. W odbiciu tym pojawia się dodatkowy element tzw. wjazd, to znaczy ruch całego ciała do przodu przed odbiciem piłki. Wystawa sposobem dolnym, tak zwana kątowa. Stosujemy tę technikę przede wszystkim w wystawie z pola, przy obronie lub po złym przyjęciu, gdy niemożliwa jest wystawa przodem ze stabilnej pozycji. Wyróżniamy 5 faz odbicia. Faza dobiegnięcia, dojścia przed miejsce wystawy, najczęściej poprzez krok biegowy. Faza przygotowania następuje przed samym odbiciem. Polega na płynnym przejściu z kroku biegowego w drobienie kroków, co ułatwi nam znalezienie odpowiedniej odległości i pozycji, wyboru nogi, przez którą będziemy wystawiać. Tak zwany wjazd, czyli płynne wejście pod piłkę poprzez wykrok nogi kierunkowej do przodu, przez którą nastąpi odbicie. Odbicie piłki rozpoczyna się w pozycji półśredniej. Ruch inicjowany jest przez nogi oraz ramiona. Ruch ramion rozpoczyna się od nogi zakrocznej kątowo, po lekkim łuku, płynnie prowadząc je przez bark po stronie nogi wykrocznej, przez którą wystawiamy. Faza końcowa, tak zwane przejście, następuje poprzez płynne przeniesienie ciężaru ciała i nogi zakrocznej do przodu. Podsumowanie. Podstawowym założeniem, jeśli chodzi o element wystawy w siatkówce plażowej, jest wystawa na tak zwane wąsko, podobnie jak w przyjęciu. Staramy się, jeśli to możliwe, unikać wystaw szerszych niż 2 metry od wystawiającego. Spełnienie tego założenia na każdym poziomie gry w siatkówkę plażową pozwala nam w pełni cieszyć się grą. Elementami, których uczymy równolegle z samą wystawą, są przystanek. Jest to zmienne miejsce na boisku, uzależnione od punktu, w którym następuje przyjęcie piłki. Zawodnik wystawiający maksymalnie szybko ocenia kierunek zagrywki.
W momencie, gdy oceni, że piłkę będzie przyjmował partner, rozpoczyna wbieganie do wystawy, obierając za cel wierzchołek trójkąta. W momencie kontaktu partnera z piłką następuje zwolnienie biegu, przejście w drobniejsze kroki i ocena miejsca przyjęcia piłki. W przypadku precyzyjnego przyjęcia zawodnik przemieszcza się i ustawia w miejscu wystawy. W przypadku złego przyjęcia z tego miejsca, przystanku, zawodnik przemieszcza się do miejsca wystawy. Podpowiedź. Zawodnik po wystawie przez ułamek sekundy odprowadza piłkę wzrokiem, następnie przerzuca wzrok na boisko przeciwnika i oceniając sytuację podpowiada kierunek zagrania swojemu partnerowi. Asekuracja. Wykonywana jest praktycznie równocześnie z podpowiedzią. Miejsce zajęcia pozycji do asekuracji uzależnione jest od miejsca wystawy. Wystawa jest drugim w kolejności elementem siatkówki plażowej w wyprowadzeniu swojej akcji po przyjęciu. Po dobrym przyjęciu możliwości wystawy i zabezpieczenia dobrej wystawy ze względu na różne warunki zewnętrzne jest zdecydowanie większa niż po złym dograniu piłki. Bardzo ważnym elementem wystawy jest właściwe ocenienie, oszacowanie, gdzie będzie zagrywana piłka, bo jeżeli piłka jest zagrywana w mojego partnera, powinienem maksymalnie szybko zdecydować się i zacząć wbieganie do piłki, do miejsca przystanku, żeby mieć jak najlepsze miejsce do wystawy i żeby mi było jak najłatwiej złapać optymalną pozycję. Ogólna zasada, jeżeli chodzi o wystawę, to gramy na wąsko. Tak samo jak przyjęcie na wąsko, wystawa też gramy na wąsko, żeby zminimalizować ryzyko błędu. Dodatkowym atutem idealnego przyjęcia na wierzchołek trójkąta jest to, że podczas nabiegu, rozbiegu do ataku widzimy wszystko, co dzieje się po drugiej stronie siatki, bo mamy piłkę idealnie przed sobą. To znaczy dużo łatwiej nam zdecydować, co chcemy zrobić i jaką podjąć decyzję w ataku. Jeżeli chodzi o warunki zewnętrzne, na dużym wietrze staramy się grać nisko, czyli niskie wystawy. Tak samo jeżeli wystawiamy pod wiatr, staramy się wystawiać nisko, ale staramy się trzymać zasady, że przyjmujemy pod wiatr, a wystawiamy z wiatrem. Tylko dlatego, żeby piłka miała bardziej stabilny tor lotu, który ułatwi nam złapanie jej w odpowiednie miejsce i wykonanie dokładnego ataku. Jeżeli chodzi o wystawę z piłek sytuacyjnych, to tu zasada jest troszkę inna. Nie staramy się grać na wąsko, tylko dlatego, że piłka, która nadlatywałaby z tyłu, z nad naszej głowy, bardzo ciężko byłoby nam wtedy ocenić, gdzie ona dokładnie jest i co dzieje się po drugiej stronie siatki. Wtedy staramy się grać szerzej. To znaczy, jeżeli przyjmiemy źle piłkę do środka, staramy się grać piłkę normę albo nawet antenkę, tylko dlatego, żeby kąt widzenia zawodnika atakującego był znacznie szerszy i znacznie więcej możliwości mam na dobrą ocenę sytuacji po drugiej stronie i na dobre złapanie piłki w właściwym miejscu i właściwej pozycji ciała. Ponownie porównując siatkówkę plażową do halowej, technika ataku nie różni się zbytnio od siebie. Minimalne różnice znajdziemy w fazie wyskoku, który na piasku wykonywany jest siłowo oraz bardziej w górę niż mocno do przodu. Różnice znajdziemy też w linii rozbiegu do ataku, który na plaży zdecydowanie częściej jest w linii prostopadłej do siatki. Atak w siatkówce plażowej dzielimy na fazy. Faza przygotowawcza. Rozpoczyna się od razu po przyjęciu piłki, poprzez korektę na boki, do przodu i do tyłu oraz po jak najszybszym sygnale informacyjnym, gdzie lub jaką chce otrzymać wystawę. Faza rozbiegu. Rozpoczyna się po korekcie. Zawodnik przemieszcza się w kierunku siatki, rozpędzając ciało w sposób płynny i dynamiczny, przechodzi w kolejną fazę. Faza naskoku. To ostatnia faza przed odbiciem od piasku. Są to dwa ostatnie kroki, z czego dla praworęcznego zawodnika pierwszy jest dłuższy i wykonywany prawą nogą w przód. Równocześnie z tym krokiem pracują ramiona i tułów. Ramiona wyprostowane prowadzimy maksymalnie w tył i w górę, a tułów lekko pochylamy do przodu. Następnie wykonujemy drugi, krótszy krok, przenosząc lewą nogę do przodu.
Ramiona przenosimy przodem, maksymalnie w górę, z równoczesnym wygięciem tułowia w tył, do łuku napiętego. Faza wyskoku następuje poprzez szybkie i dynamiczne odbicie się od piasku. W fazie tej ramiona szybują maksymalnie wysoko w górę. Faza lotu i uderzenia piłki, w której następuje odprowadzenie ręki atakującej w tył wraz z ugięciem jej w stawie łokciowym. Równocześnie skręcamy tułów do tyłu po tej samej stronie. Druga ręka przenoszona jest w dół jak najpóźniej. Równocześnie zawodnik skręca dynamicznie tułów do przodu, prostując rękę atakującą i gdy ona znajdzie się w najwyższym możliwym punkcie nad barkiem, lekko z przodu, dłoń uderza w piłkę. Tułów i ręka podążają swobodnie za piłką w dół i do przodu. Nadgarstek zamykamy. Faza lądowania. Zawodnik ląduje na ugięte lekko nogi, w miejscu nieznacznie oddalonym do przodu, różnica między siatkówką plażową a halową, w stosunku do miejsca odbicia. Atak dzielimy ze względu na rodzaj uderzenia piłki na twardy i miękki. Atak twardy to uderzenie piłki z jak największą siłą w różnych kierunkach. Prosta, przekątna, ostry skos, środek. W ataku miękkim wyróżniamy następujące typy zagrań. Plas po prostej, zagranie piłki plasowej po prostej. Plas po skosie, zagranie piłki plasowej po skosie. Rainbow, czyli tęcza, zagranie piłki plasowanej po przekątnej daleko, wysoką trajektorią przypominającą tęczę. Cut, czyli cięcie, zagranie szybkie, cięte po ostrym skosie. Kostki. Zagranie kostkami palców dłoni, najczęściej stosowane w sytuacjach, gdy piłka wystawiona jest blisko siatki. Jeśli chodzi o technikę form ataku, bardzo ważne jest, aby wszystkie fazy wyglądały tak samo poza fazą uderzenia piłki. Wszystko po to, aby przeciwnik nie był w stanie praktycznie do samego końca rozpoznać rodzaju zagrania. Przede wszystkim bardzo istotną sprawą jest to, żeby w ataku piłkę mieć jak najlepiej wystawioną. Jeżeli nawet przyjęcie było gorsze, poprzez wystawę i dużego treningu ilości wystawy możemy jak najlepszą taką piłkę dostać, uzyskać. Jeżeli chodzi o sam atak, bardzo ważne jest, żeby przekonać przeciwnika za każdym razem, że będę atakował. Jeżeli chodzi o mężczyzn, no tutaj proporcje są zdecydowanie większe, jeżeli chodzi o ilość ataków do plasów. U kobiet około 50-50. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby przekonać przeciwnika, że będzie to twardy atak, a nie miękki. Jeżeli go nie przekonam, zrobi on już krok do przodu, ruch, czy nie będzie tak okopany, jak to się mówi, i zdecydowanie łatwiej będzie mu ruszyć, czy ustawić się. Blokujący również to odczuje i będzie miał dużo łatwiej zmienić timing bloku, czy nawet wycofać się. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby zasugerować przeciwnikowi naszą pełną, powiedzmy, siłę ataku i wtedy w ostatnim momencie zmienić na miękki albo też zagrać twardy atak, ale przede wszystkim nie możemy być monotematyczni w ataku, bo przeciwnik bardzo łatwo się do tego dopasuje. Dlatego duża zmienność ataku i myślenie o tym, co się zagrało wcześniej, jaką akcję zagrać później, czy też poprzez analizę wideo gry bloku i obrony przeciwnika może nam zdecydowanie ułatwić wygranie meczu. Blok, obrona, technika. Ze względu na dużą dowolność, różne style wynikające z indywidualnych preferencji zawodników oraz koncepcję drużyny, chcielibyśmy tutaj skupić się na bazowym systemie gry blok, obrona, który stosujemy w naszych kadrach narodowych. Informacje, które tutaj zawarliśmy, są podstawowymi założeniami. Istnieje praktycznie nieskończona ilość modyfikacji oraz rozwinięć tego systemu. W pierwszej części zajmiemy się pokrótce opisem techniki. Blok, pozycja wyjściowa. Pozycja wyjściowa stabilna. Stopy rozstawione na szerokość bioder lub węziej. Nogi ugięte pod odpowiednim kątem. Zależy od indywidualnych preferencji zawodnika blokującego, od maksymalnie głębokiego przysiadu do lekkiego ugięcia nóg w stawach kolanowych.
ramiona ugięte w łokciach przed sobą. Dłonie i palce rozszerzone, napięte, skierowane do góry, wewnętrzną częścią do siatki. Blok do ataku twardego. Ruch inicjowany jest przez dynamiczny wyprost nóg w stawach kolanowych, wyskok w górę minimalnie do przodu. Tempo wyskoku minimalnie opóźnione względem atakującego. Głowa między ramionami, wzrok skierowany na atakującego i piłkę. Tułów napięty poprzez pracę brzucha. Nogi wykonują ruch do przodu, tak zwany scyzoryk. Lądowanie na lekko ugięte nogi ze skrętem tułowia i wzrokiem skierowanym za piłką. W tym rodzaju bloku chodzi o jak najszybsze i najgłębsze przełożenie ramion na drugą stronę siatki, zakrywając odpowiednie kierunki. Głębokość i szybkość przełożenia ramion decyduje o możliwości kątów wykonywanych ataków. Blok do ataku miękkiego. Ruch inicjowany jest przez wyprost nóg w stawach kolanowych. Wyskok w tym przypadku wykonywany jest w górę. Może występować odchylenie tułowia do tyłu w celu zablokowania piłki plasowanej nad blokiem. Wyskok może następować dużo później niż przy bloku do ataku twardego. Ramiona podążają do góry pionowo lub lekko w tył, tak samo jak skierowane jest ciało. Ramiona są aktywne, czyli zostawiamy je lekko ugięte w łokciach. Dłonie przygotowane do zmiany kierunku pracy, dotknięcia lub agresywnego zablokowania piłki. Nogi nie wykonują ruchu do przodu. Lądowanie na lekko ugięte nogi ze skrętem tułowia i wzrokiem skierowanym za piłką. W tym rodzaju bloku chodzi o większą aktywność blokującego od momentu rozpoczęcia ataku aż do jego zakończenia. Blokujący poprzez aktywną pracę całego ciała i ramion szuka piłki, zmuszając atakującego do podnoszenia piłki, która ma przejść przez strefę bloku. Obrona. Pozycja bazowa. Stopy rozstawione delikatnie, szerzej niż na szerokość bioder. Nogi ugięte pod odpowiednim kątem. Pozycja półśrednia, nie za nisko i nie na prostych nogach. Ciężar ciała przeniesiony lekko do przodu. Ramiona lekko ugięte z boku ciała i trochę przed sobą. Wzrok skierowany na atakującego. Obrona do ataku twardego. Pozycja bez ruchu, statyczna, utrzymana do ostatniej chwili przed atakiem. Ewentualna zmiana pozycji, lewo, prawo, przód i tył, poprzez czytanie szerokości i głębokości wystawy. Przejście z pozycji wyjściowej do pozycji końcowej. Nogi i stopy rozstawione szeroko, ciężar ciała przeniesiony do przodu. Tułów i barki skierowane do wewnątrz boiska. Domykamy bark po stronie obrony. Ramiona łączymy w ostatnim możliwym momencie. Ramiona w chwili obrony piłki staramy się utrzymać z przodu. Obrona do ataku miękkiego. Pozycja bardziej aktywna. Możliwe przemieszczanie się tzw. zaproszenia od momentu rozpoczęcia rozbiegu do ataku, aż do momentu skierowania wzroku atakującego na drugą stronę. Ewentualna zmiana pozycji poprzez różne sposoby poruszania się w obronie, krok odstawno-dostawny, biegowy, wychylenia ciała i tym podobne. Obrona piłki. Ciężko jest wyróżnić w tym rodzaju obrony pozycję końcową. Zawodnik stara się obronić piłki w różnych pozycjach. Po zatrzymaniu, po padach, rzutach, w ruchu i tym podobne. Istotą w tego rodzaju obronie nie jest sama pozycja końcowa ciała, a miejsce obrony piłki. Dążymy przede wszystkim do pozostawienia piłki na swojej stronie wewnątrz boiska. Bardzo ważnym aspektem w nauczaniu obrony ataku miękkiego jest sposób poruszania się zawodników. Szczególnie w sytuacjach, w których musimy bronić piłki w padach lub rzutach. Dążymy do systematycznego obniżania pozycji podczas przemieszczania do miejsca, w którym wykonujemy obronę. Często popełnianym błędem u początkujących jest próba dobiegania na nogach do miejsca obrony, zamiast obrony poprzez spady i rzuty. System blok-obrona-taktyka. W naszej koncepcji rozróżniamy trzy systemy taktyczne. System blok-obrona do ataku twardego, system blok-obrona do ataku miękkiego, system gry po wycofaniu blokującego. System blok-obrona do ataku twardego. Pozycje bazowe blokującego ze względu na miejsce wykonywanego ataku na siatce. W naszej taktyce do tego rodzaju ataku bardzo ważnym elementem są pozycje blokującego i obrońcy. Wyróżniamy 5 podstawowych pozycji zawodnika blokującego w zależności od miejsca wykonywanego ataku na siatce. Pozycje te są neutralne,
dostosowane do warunków fizycznych zawodników i zawodniczek blokujących, jakich mieliśmy dotychczas w kadrach narodowych. Chodzi przede wszystkim o ich warunki fizyczne, wzrost i zasięg. Zacznijmy od pozycji blokującego na prawym skrzydle. Pozycja w strefie antenka na prawym skrzydle. Przestrzeń od antenki to maksymalnie 1 metr w kierunku środka siatki. Bark atakującego, piłka, naprzeciw prawego barku blokującego. Pozycja w strefie normalna na prawym skrzydle. Przestrzeń od końca strefy antenki do początku strefy środka. Bark atakującego, piłka, pomiędzy prawy bark a głowę blokującego. Pozycja w strefie środek. Przestrzeń około 1 metra w lewo i prawo od środka siatki. Bark atakującego, piłka, naprzeciw głowy blokującego. Pozycja w strefie normalna na lewym skrzydle. Przestrzeń od końca strefy antenki do początku strefy środka. Bark atakującego, piłka, pomiędzy lewy bark a głowę blokującego. Pozycja w strefie antenka na lewym skrzydle. Przestrzeń od antenki do maksymalnie 1 metra do środka. Głowa atakującego na lewy bark blokującego. Blokujący powinien być ustawiony w odpowiedniej pozycji do bloku w końcowej fazie naskoku zawodnika atakującego. Wcześniej ustawia się w linii rozbiegu atakującego i koryguje pozycję, przemieszczając się drobnymi krokami odstawno-dostawnymi. Ten sposób ustawienia się na pozycji stosujemy po bardzo dobrym lub dobrym przyjęciu, czyli maksymalnie około 3 metrów od siatki. Natomiast po gorszych przyjęciach punktem odniesienia dla blokującego ma być piłka. Zakładając, że aby atak mógł być skuteczny, piłka w momencie uderzenia powinna znajdować się nad barkiem atakującego, możemy przyjąć, że znajdziemy się w odpowiednim miejscu, ustawiając się względem piłki. Pozycje bazowe obrońcy ze względu na miejsce wykonywanego ataku na siatce. Pozycja do ataku z lewego skrzydła. Obrońca ustawiony po przekątnej, około 1,5 metra za osią boiska i około 2-2,5 metra od linii końcowej. Pozycja do ataku ze środka. Obrońca ustawiony na osi boiska około 2-2,5 metra od linii końcowej, w jednej linii, którą tworzą piłka, blokujący i obrońca. Pozycja do ataku z prawego skrzydła. Obrońca ustawiony po przekątnej około 1,5 metra za osią boiska i około 2-2,5 metra od linii końcowej. Obrońca drobnymi kroczkami koryguje ustawienie przód, tył, lewo, prawo, oceniając wystawę pod względem szerokości i odległości od siatki przed zajęciem pozycji wyjściowych. Ustawienie to utrzymuje możliwie jak najdłużej, to znaczy aż do momentu popatrzenia przez atakującego. Następnie zmienia pozycję na końcową w miejscu ostatecznej obrony. Bardzo ważnym aspektem w tej taktyce jest konsekwencja. Pozycje blokującego, jak i obrońcy, stosowane powtarzalnie powodują u przeciwnika dezorientację i w konsekwencji błędy w ataku. Przy tego typu ataku ważniejszą rolę odgrywa blokujący, który jest w stanie zatrzymać przeciwnika już na pierwszym etapie gry obronnej, czyli blokiem. System blok-obrona do ataku miękkiego. Taktyka obrony przy ataku miękkim opiera się na większej aktywności ze strony odbiorcy. Istotne jest tutaj czytanie gry przez obserwację ciał przeciwników, pozycji względem siatki, blisko-daleko, dokładności wystawy, za szeroko, za wąsko, na siatkę, od siatki, sposobu rozbiegu do ataku, szybkie, dynamiczne, wolne, prowadzenia ramion do ataku, ramiona wyprostowane, plas, kostki i tym podobne. Ważna jest współpraca pomiędzy blokującym i obrońcą poprzez dokładne ustalenia taktyczne obejmujące nie tylko najbliższą akcję, ale również ciąg kolejnych wydarzeń. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj obrońca. Natomiast blokujący stara się pomóc partnerowi w obronie poprzez zmuszenie przeciwnika do zagrywania piłek, na przykład wyższą trajektorią, poprzez zmianę tempa bloku, wycofanie w ostatnim możliwym momencie, pracę ramion do końca, szukanie piłki. Możemy celowo zapraszać przeciwnika do odpowiednich zagrań poprzez swoje ustawienia i pozycje. Pewność przeciwnika, że jest w stanie zagrać w miarę bezpiecznie piłkę, pozwala obrońcy na wcześniejsze wykonanie ruchu w obronie. Możemy także wykorzystać ustawienie taktyczne, na przykład z gry do ataku twardego lub inne pozycje statyczne.
bardzo ważne jest czekanie z wykonaniem ruchu przez obrońcę do ostatniego momentu przed wykonaniem ataku. Powoduje to niepewność u przeciwnika i w konsekwencji brak precyzji w ataku. System gry po wycofaniu blokującego. System ten stosowany jest przede wszystkim w sytuacji, gdy oceniamy, że drużyna przeciwna nie jest w stanie wyprowadzić kontrolowanego ataku, zła wystawa lub zły rozbieg do ataku i tym podobne. Polega on na obronie w polu przez dwóch zawodników. Bardzo ważna w tym przypadku jest ocena sytuacji przez zawodnika blokującego. Następuje ona poprzez odpowiednie fazy. Faza przygotowania do odejścia. Następuje po dobiegnięciu do siatki lub już w pozycji przy siatce. Zawodnik blokujący ocenia przyjęcie zagrywki. W przypadku, gdy przyjęcie jest złe, zawodnik przemieszcza się wzdłuż siatki, aby zająć pozycję neutralną, mniej więcej na środku pomiędzy zawodnikami drużyny przeciwnej w linii prostopadłej do siatki. Następnie odchodzi od siatki na 1 metr w pozycji otwartej, to znaczy znajduje się lewym lub prawym bokiem do siatki w pozycji rozkroczno-wykrocznej na lekko ugiętych nogach. Wzrok skierowany na drugą stronę boiska i przede wszystkim na piłkę. Faza oceny wystawy. Zawodnik w tym momencie obserwuje precyzję wystaw oraz pozycję atakującego. Ocenia możliwości wyprowadzenia ataku, albo wraca do pozycji wyjściowej do bloku, lub odchodzi od siatki do obrony. Zła wystawa i pozycja atakującego niekomfortowa. Faza odejścia. Zawodnik znajdujący się już 1 metr od siatki odwraca się i 2-3 krokami biegowymi, wycofanie niepełne, lub 4-5 krokami, wycofanie pełne, dobiega do miejsca, w którym wykonuje obrót tułowia tak, aby ustawić ciało lekko do wewnątrz boiska. W czasie obrotu unosi ramiona do góry. Faza zatrzymania. Następuje jak najszybciej po obrocie. Pozycja rozkroczno-wykroczna, tak zwana otwarta, umożliwiająca start do obrony w różnych kierunkach. Stopy są ustawione szerzej niż szerokość bioder. Nogi lekko ugięte w kolanach. Ciężar ciała przeniesiony do przodu. Tułów pochylony lekko do przodu i skierowany do wewnątrz boiska. Ramiona na wysokości klatki piersiowej, lekko z boku ciała. Dłonie napięte, skierowane do góry i wewnętrzną częścią ustawione do przodu. Palce napięte i szeroko rozstawione, wzrok skierowany na zawodnika atakującego i piłkę. Faza obrony. W zależności od rodzaju wykonanego ataku piłkę bronimy sposobem dolnym oburącz lub jednorącz, częściej po wycofaniu pełnym lub sposobem górnym, najczęściej po wycofaniu niepełnym. Obrona sposobem górnym powinna następować poprzez pracę ramion do góry lub z lekką amortyzacją do siebie. Przed samą obroną sposobem górnym oburącz dłonie zbliżamy do siebie i unosimy trochę wyżej. Staramy się bronić piłkę w miarę możliwości do wewnątrz boiska w okolice 3 metrów od siatki. Blok obrona rozpoczynamy od analizy wideo gry przeciwnika. Wtedy możemy zobaczyć, jak przeciwnik lubi wyprowadzać swoje akcje, bądź też jak się ustawia, jakie są jego ulubione kierunki. Jeżeli chodzi o nasz team w grze blok obrona, musimy zanalizować, jakim potencjałem dysponujemy. Czy mamy dobrą zagrywkę, czy mamy wysokiego blokującego, dobrego obrońcę, bo właśnie poprzez te aspekty możemy znaleźć optymalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o naszą grę. Tutaj sytuacja jest o tyle skomplikowana, że w każdych warunkach, na różnych boiskach możemy wykorzystywać różne elementy, ale na pewno wszystko zmierza ku temu, żeby przełamać przeciwnika i znaleźć jego słabe punkty. Poprzez analizę gry wideo często możemy zobaczyć, co przeciwnik robi po błędzie i dzięki temu możemy wykorzystać to i zdobyć kolejny punkt. Dlatego tak ważnym elementem w tym wszystkim jest dobra współpraca, ale przede wszystkim zapamiętywanie akcji i konkretnych zagrań przeciwnika, co nie jest wcale takie proste, i wykorzystywanie tego w odpowiednich warunkach i momentach. Nie możemy również liczyć na to, że obronimy, zablokujemy wszystko, bo ta droga prowadzi donikąd. Trzeba skupić się na kolejnych zagraniach, na parę akcji i to jest nasz klucz do zwycięstwa. Zagrywka. Jest to jedyny element w siatkówce plażowej, który jest całkowicie zależny tylko od jednego zawodnika. Zawodnik wykonuje ten element sam od początku do końca. Od ustawienia, poprzez podrzut i zagranie. Nie powinniśmy traktować zagrywki tylko jako wprowadzenia piłki do akcji.
ale przede wszystkim jako bezpośrednią możliwość zdobycia punktu lub utrudnienia wyprowadzenia akcji przez przeciwnika. Zagrywka nie różni się zbytnio pod względem techniki między siatkówką halową a plażową, natomiast ważnym elementem wykonywania zagrywki na plaży jest umiejętność zagrywania z różnych pozycji determinowanych warunkami zewnętrznymi. Wyróżniamy podstawowe typy zagrywki. Float z miejsca, float z miejsca z wyskoku, float z wyskoku po rozbiegu rotacyjna z miejsca rotacyjna z wyskoku po rozbiegu zagrywka sposobem dolnym zagrywka służąca głównie do celów szkoleniowych jako przebicie łatwej piłki, raczej niestosowana w sytuacjach meczowych. Zagrywka float z miejsca. Pozycja wyjściowa, rozkroczno-wykroczna. Lewa noga z przodu, prawa noga z tyłu, stopa odwiedziona, nogi lekko ugięte. Biodra i tułów skręcone pod kątem około 45 stopni do tyłu. Lewa ręka z piłką przed sobą. Prawa ręka ugięta w łokciu, odprowadzona do tyłu. Dłoń napięta, palce razem, nadgarstek usztywniony. Faza podrzutu. Lewą ręką podrzucamy piłkę do góry w okolice prawego barku. Odwodzimy prawy bark z prawą ręką lekko do tyłu. Faza uderzenia. Ruch rozpoczyna prawe biodro, które inicjuje dynamiczny wyprost tułowia do przodu. Nogi prostujemy. Prawą rękę prostujemy w stawie łokciowym i przenosimy dynamicznie do przodu, aż do momentu kontaktu z piłką, który powinien następować nad prawym barkiem maksymalnie wysoko i minimalnie z przodu. Usztywniona dłoń i palce, nadgarstek zablokowany. Kontakt dłoni z piłką jak najkrótszy. Zagrywka float z miejsca z wyskoku. Pozycja wyjściowa rozkroczno-wykroczna. Lewa noga z przodu. Prawa noga z tyłu. Pozycja komfortowa do wykonania wyskoku. Nogi ugięte pod odpowiednim kątem. Piłkę trzymamy oburącz przed sobą. Ręce lekko ugięte w stawach łokciowych. Tułów lekko pochylony do przodu. Faza podrzutu i wyskoku. Piłkę podrzucamy oburącz w górę nad prawy bark. Następnie lekko uginamy nogi i poprzez dynamiczny wyprost całego ciała wyskakujemy maksymalnie w górę. Prawą rękę uginamy w łokciu i odprowadzamy do tyłu. Dłoń napięta. Palce razem, nadgarstek usztywniony. Faza uderzenia. Ruch rozpoczyna prawe biodro, które inicjuje dynamiczny wyprost tułowia do przodu. Prawą rękę prostujemy w stawie łokciowym i przenosimy dynamicznie do przodu, aż do momentu kontaktu z piłką, który powinien następować nad prawym barkiem, maksymalnie wysoko i minimalnie z przodu. Usztywniona dłoń i palce, nadgarstek zablokowany. Kontakt dłoni z piłką jak najkrótszy. Zagrywka float z wyskoku po rozbiegu. Pozycja wyjściowa rozkroczno-wykroczna. Pozycja komfortowa do rozpoczęcia rozbiegu. Długość rozbiegu dostosowana indywidualnie. Rozbieg powinien być płynny i dynamiczny. Piłkę trzymamy oburącz przed sobą. Ręce lekko ugięte w stawach łokciowych. Tułów lekko pochylony do przodu. Faza rozbiegu i podrzutu. Trzymając piłkę w dłoniach, rozpoczynamy rozbieg. W trakcie rozbiegu podrzucamy piłkę w górę i do przodu. Kontynuując rozbieg, przechodzimy płynnie do fazy wyskoku. Faza wyskoku. Następuje przez zamach obu ramion ugiętych w łokciach, przenoszonych do tyłu, a następnie w przód i dynamiczny wyprost nóg. Prawą rękę uginamy w łokciu i odprowadzamy do tyłu. Dłoń napięta, palce razem, nadgarstek usztywniony. Faza uderzenia. Ruch rozpoczyna prawe biodro, które inicjuje dynamiczny wyprost tułowia do przodu. Prawą rękę prostujemy w stawie łokciowym i przenosimy dynamicznie do przodu, aż do momentu kontaktu z piłką, który powinien następować nad prawym barkiem maksymalnie wysoko i minimalnie z przodu. Usztywniona dłoń i palce, nadgarstek zablokowany. Kontakt dłoni z piłką jak najkrótszy.
zagrywka rotacyjna z miejsca. Pozycja wyjściowa, rozkroczno-wykroczna. Lewa noga z przodu, prawa noga z tyłu, nogi lekko ugięte. Tułów i barki wyprostowane, ustawione równolegle do siatki lub lekko odwiedziony prawy bark. Prawa ręka wyprostowana z piłką przed sobą. Piłka leży na otwartej dłoni. Kontakt piłki z dłonią i wszystkimi palcami. Faza podrzutu. Ruch podrzutu piłki inicjuje lekkie ugięcie nóg i lekki skłon tułowia. Prawą ręką podrzucamy piłkę do góry w okolice prawego barku, nadając jej rotację poprzez ruch nadgarstka, dłoni i palców do siebie. Skręcamy tułów i odwodzimy prawy bark z ręką lekko ugiętą w stawie łokciowym do tyłu. Faza uderzenia. Ruch rozpoczyna prawe biodro, które inicjuje dynamiczny wyprost tułowia do przodu, nogi prostujemy. Prawą rękę prostujemy w stawie łokciowym i przenosimy dynamicznie do przodu, aż do momentu kontaktu z piłką, który powinien następować nad prawym barkiem maksymalnie wysoko. Piłkę uderzamy usztywnioną dłonią, palce rozszerzone, nadgarstek luźny. Nadgarstek kończy uderzenie poprzez tak zwane zamknięcie, które nadaje właściwą rotację postępującą piłce. Prawa ręka i tułów po uderzeniu podążają swobodnie za piłką do przodu i w dół. Zagrywka rotacyjna z wyskoku po rozbiegu. Pozycja wyjściowa, rozkroczno-wykroczna. Lewa lub prawa noga z przodu w zależności od indywidualnych preferencji i długości nabiegu, nogi lekko ugięte. Tułów i barki wyprostowane, ustawione równolegle do siatki. Prawa ręka wyprostowana z piłką przed sobą. Piłka leży na otwartej dłoni. Kontakt piłki z dłonią i wszystkimi palcami. Faza podrzutu. Ruch podrzutu piłki inicjuje lekkie ugięcie nóg i lekki skłon tułowia. Prawą ręką podrzucamy piłkę do przodu i do góry, nadając jej rotację poprzez ruch nadgarstka, dłoni i palców do siebie. Faza rozbiegu. Przenosimy środek ciężkości ciała do przodu i rozpoczynamy płynny i dynamiczny rozbieg. Rozbieg jest zakończony dwoma krokami, z czego pierwszy jest dłuższy i wykonywany prawą nogą w przód. Ręce wyprostowane prowadzimy maksymalnie w tył i w górę, a tułów lekko pochylamy do przodu. Następnie wykonujemy drugi, krótszy krok, przenosząc lewą nogę lekko do przodu. Ręce przenosimy w górę z równoczesnym wygięciem tułowia w tył do łuku napiętego. Faza wyskoku. Następuje poprzez szybkie i dynamiczne odbicie się od piasku. W fazie tej ręce szybują maksymalnie wysoko w górę. Faza lotu i uderzenia piłki, gdzie następuje odprowadzenie piłki uderzającej w tył oraz ugięcie jej w stawie łokciowym. Równocześnie z odprowadzeniem ręki w tył skręcamy tułów w tył, po tej samej stronie. Druga ręka przenoszona jest w dół, jak najpóźniej. Równocześnie zawodnik skręca dynamicznie tułów do przodu, prostując prawą rękę i gdy ona znajduje się w najwyższym możliwym punkcie nad barkiem, lekko z przodu dłoń uderza w piłkę. Tułów i ręka podążają swobodnie za piłką w dół i do przodu. Nadgarstek zamykamy. Faza lądowania. Zawodnik ląduje na lekko ugięte nogi w miejscu nieznacznie oddalonym do przodu w stosunku do miejsca odbicia. Zagrywka jest najistotniejszym elementem i pierwszym, który może ustawić nam grę, jeżeli chodzi o system blok-obrona. Poprzez zagrywkę i jej styl możemy narzucić przeciwnikowi rozgrywanie akcji w takim stopniu, w którym chcemy. Czyli jeżeli chcemy gdzieś, żeby przeciwnik grał od antenki, zagrywamy mu bardziej do linii. Jeżeli bardziej chcemy go trzymać przy środku, zagrywamy bardziej w środek. Zmienność zagrywki jest bardzo istotna. Można grać zagrywki typu skrót, daleko, w środek, do linii. Na pewno trzeba zmieniać, kombinować i nie ma jednego jakiegoś jasnego schematu, jak można wygrywać dobrze czy zagrywać. Na pewno bardzo ważne w zagrywce jest to, gdzie się znajdujemy. Czy jest wiatr, czy jesteśmy wysoko w górach, czy nie. Jeżeli chodzi o warunki wieczne, no tutaj zagrywka typu z wyskoku z rotacją jest bardzo dobre.
jeżeli chodzi pod wiatr, nawet bardzo dobrze flot się sprawdza. Także tutaj musimy przede wszystkim dopasować typ zagrywki, który chcemy wykonywać do swojego zespołu, czym dysponujemy, ale również poprzez analizę wideo gry przeciwnika możemy zobaczyć, jakim typem zagrywki przeciwnik ma największe problemy i możemy wykorzystać to w grze. Mam nadzieję, że program i wideo bardzo Wam się spodobały, że będzie to dla Was kompendium wiedzy, wiele cennych informacji, uwag i doświadczeń w nim zawartych przyda Wam się przy uprawianiu tej wspaniałej dyscypliny, jaką jest siatkówka plażowa. Zapraszam, zachęcam do uprawiania. Widzimy się na boiskach. Mariusz Prudel.